Najdziwniejsze nazwy użytkowników w Robloxie. Z ponad miliardem graczy w Robloxie powstało ponad miliard nazw użytkowników. Ale które z nich są najrządsze? Jaka jest najdłuższa nazwa użytkownika w Robloxie? Jaka kiedykolwiek istniała? A jaka jest najkrótsza? I dlaczego niektóre z tych nazw użytkowników wyglądają tak dziwnie? Dzisiaj przyjrzymy się niektórym z najbardziej nietypowych nazw w Robloxie i nawet pokażę, jak zdobyć niektóre z tych rzadkich nazw. Więc upewnij się, że obejrzysz cały film, bo niektóre z tych nazw są po prostu dziwne. Te nazwy pojawiły się całkiem niedawno, na przykład takie jak te. Myślę, że to jest japoński tekst po lewej i prawej stronie, a ikony Roo Blacks są po środku. Kiedy próbujesz skopiować i wkleić te ikony i użyć ich w swojej nazwie, pojawia się błąd mówiący, że nazwy nie mogą zawierać więcej niż jednego rodzaju znaków, ale ta nazwa ma dwa. Jak to możliwe? To samo dotyczy tego konta. Nie mają w swojej nazwie nawet tekstu, tylko te trzy ikony roublex. Co ponownie, gdy próbuję zrobić to sam, wyświetla się komunikat, że nazwa nie jest odpowiednia dla roublex. Nawet jeśli dodam tekst, pojawia się komunikat, że nazwa nie może zawierać więcej niż jednego rodzaju znaków, a jednak to inne konto roublex całkowicie brakuje nazwy, co ponownie jest niemożliwe do wykonania. Wyświetlana nazwa powinna zawierać co najmniej trzy znaki. Znalazłem ten błąd dzięki Shark Blocks. Można nawet zobaczyć jego nazwę tutaj, a ja znalazłem różne konta, które używają tej dziwnej metody, aby uzyskać te dziwne, specjalne znaki jako swoją nazwę użytkownika w Robloxie, co czyni je niezwykle rzadkimi, ponieważ jestem pewien, że wkrótce Roblox znajdzie sposób na zablokowanie tej możliwości. Pokażę ci jak zdobyć te nazwy za chwilę, ale jeszcze rzadszą nazwą użytkownika w Robloxie jest zdecydowanie to konto MCKP, ponieważ ich nazwa zawiera specjalny znak i to nie tylko w wyświetlanej nazwie, ale także w rzeczywistej nazwie użytkownika. Ponownie, gdy próbuję skopiować i wkleić coś takiego, pojawia się komunikat, że nazwy użytkowników mogą zawierać tylko litery, cyfry i podkreślenia, co czyni posiadanie podobnej nazwy całkowicie niemożliwym. Inne niemożliwe nazwy użytkowników w Robloxie to takie jak never go in to give you up, never go in to let you down, co jest również ich dokładną nazwą użytkownika, co jest niemożliwe, ponieważ nazwy użytkowników mogą mieć od 3 do 20 znaków, a ta nazwa ma 39 znaków, co czyni ją zupełnie niemożliwą. Już o tym wspominałem wcześniej, jak również o nazwie Open the Door, Get On the Floor, Everybody Wag like the Dinosaur. Co? Gdy klikniesz na ich konto, jest faktycznie zbanowane. Znalazłem również inne długie nazwy, takie jak owu 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 Zobaczmy, ile to ma znaków? 47, ale to nadal nie jest najdłuższa nazwa w historii. Ten YouTuber znalazł nawet więcej długich nazw użytkowników w Robloxie, takich jak emygram username is solon, my username is solon, my username is solon lub n. Jest również nazwa Numanek Ultra Microscopic Valkyno. Ale jak te konta mogły zostać utworzone, zwłaszcza gdy mamy ograniczenie do 20 znaków? Cóż, przez pewien czas było to możliwe dzięki pewnemu błędowi. Wiele z tych kąt zostało stworzonych w 2011 roku, kiedy Roblox po raz pierwszy pojawił się na urządzeniach Apple, ale wprowadzili błąd w limicie znaków. Co oznaczało, że użytkownicy mogli rejestrować konta z nazwami do 50 znaków zamiast 20. A błąd ten został ostatecznie naprawiony po około miesiącu. Więc to są inne konta, które skorzystały z tego błędu, ale mimo że pokazuje wszystkie te długie nazwy użytkowników w Robloxie, to nadal nie jest najdłuższa nazwa. Konto Roblox z najdłuższą nazwą użytkownika w historii to Serloin, co może wyglądać. Jakby miało tylko siedem znaków w swojej nazwie. Ale to dlatego, że jego nazwa to Serloin, a po tych literach jest 57 spacji, co daje łącznie 64 znaki. To najprawdopodobniej wynikło z błędu na stronie rejestracji i zostało naprawione po maju 2007 roku, ale mimo to konto jest znane jako to z najdłuższą nazwą użytkownika w całym Robloxie. Niestety, nie można już znaleźć konta Serloin na Robloxie, kiedyś było to konto moderatora. Ale zostało schakowane podczas incydentu związanego z Prima Aprilis i po tym incydencie, Blacks zakończył działalność tego konta.